Dalej w tej części takiej górnej jest tak zwany infobox, czyli taka tabelka też podstawowymi informacjami. I ona jest o tyle cenna, że jak na telefonie przeglądacie, a na komputerze też, to często informacje, które są w infoboxie, pokazują się na wierzchu. Więc warto, żeby hasła miały infoboxy, bo wtedy są lepiej wyszukiwalne. I zobaczcie, tu jest powtórzenie tych podstawowych informacji. Czasami jest coś więcej i te infoboxy różnią się w zależności od tego, o kim mowa. Bo tutaj jest infobox poświęcony naukowcom. Ten infobox wygląda tak, że jest tam właśnie miejsce na uczelnię, ale może być też inny infobox dla władczyni i wtedy będzie do jakiej dynastii należała albo od którego do którego roku rządziła. I zróbmy ten infobox. I do infoboxu jest nam potrzebne grzebanie w kodzie źródłowym. Ja robię zawsze tak, że jak piszę hasło i przychodzi do robienia infoboxu, to szukam inne hasło, które jest podobne do tego, które ja napisałam. Czesława Marchewka to jest twórczyni ludowa. No to znajdźmy sobie jakąś twórczynię ludową, która ma biografię. Może to być dla nas taki wzór. I z tych, które mają podobną sytuację, jeśli chodzi o życie, twórczość, ma już istniejące hasło o Czesława Konopka. I zobaczcie, ma infobox. Wszystko u niej tu jest w porządku. Ja to robię tak, że wchodzę w kod źródłowy i kopiuję to, co jest tutaj. Mówiłam wam, że te infoboxy mogą być różne, ale taki podstawowy to jest biogram infobox. Mogą być inne, jak ktoś jest właśnie władczynią albo naukowczynią, no to wtedy tam inne miejsca będą w tym infoboxie się pojawiały. Ja wszystko to zaznaczam i kopiuję. I następnie wracam do mojego hasła i klikam tutaj edytuj kod źródłowy i na samym początku ustawiam się kursorem i wklejam to, bo ten biogram infobox, jak kopiowałam od Czesławy Konopki, to on też był na samej górze, więc tutaj robię to samo i zobaczcie, mam biogram infobox, ale nie mogę tak go zostawić, bo jeśli ja teraz to zapiszę, no to będzie to infobox od Czesławy Konopki, więc zmieniam informację. Czesława Marchewka, zmieniam jej datę 1944, miejsce urodzenia, Czesława Konopkówna miała to samo, więc zostaje, żyje nadal, tkaczka, chawciarka, wycina lekarka zostawimy. Artystka ludowa też możemy zostawić. I narodowość polska może zostać. Więc tak, uaktualniłam po przeklejeniu informacje te o osobie, której piszę. Zjeżdżam niżej, zapisuję, że dodałam infobox. I zobaczcie, jest infobox. Wszystko pięknie, ładnie.